W podsłupskich Siemianicach organizatorzy pikniku przygotowali specjalny tor. Mogli na nim zademonstrować nie tylko swoje umiejętności motokrosowe, ale i przewieźć po nim quadami uczestników pikniku. Organizatorzy przygotowali znacznie więcej niespodzianek. W programie przewidzieliśmy dla Państwa jazdę quadem dla każdego chętnego, bez względu na wiek, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej z Bokówki. Pokaz motokrosu również w wykonaniu dzieci, który poprowadzi nasz gość specjalny, dwukrotny mistrz Europy cross country Mirosław Kowalski, spod którego skrzydeł wyrosło wielu dobrych zawodników. Tak jak nasza Asia Miller, która jest w tym momencie piąta do Mistrzostw Świata. Poczęstunek i napoje. Przygotowaliśmy dla Państwa również loterię fantową, w której co drugi los wygrywa. Chętnych do skorzystania z przejażdżki quadami nie brakowało. W kolejce ustawiali się i ci najmłodsi miłośnicy motoryzacji, i ci, którzy swoje pociechy na piknik przywieźli. Właściciele motorowych czterokołowców opuszczali tor tylko na czas, kiedy odbywały się pokazy motokrosu. Obserwatorzy mogli się przekonać, że słupscy krosowcy prezentują wysoki poziom panowania nad maszynami w trudnym terenie. Dwukrotny mistrz Europy w rajdach enduro Mirosław Kowalski nie odmówił sobie przyjemności wspólnego startu. Spora grupa dzieci chciała poznać tajemnicę skutecznego gaszenia pożaru, tak wodą, jak i pianą, a strażacy z Bukówki cierpliwie wyjaśniali im obowiązujące zasady. Wszystkich zafascynował jednak pokaz dziecięcego motokrosu, którego najmłodszy uczestnik miał nieco ponad 5 lat. Dzieci pokonywały specjalnie wytyczony tor, a nad ich bezpieczeństwem czuwał sam mistrz Kowalski. Nie bronił się także przed uchyleniem rąbka tajemnicy nauki jazdy na jednośladach. Opowiem kilka słów o tym, jak bezpiecznie uczyć dzieci jazdy na motocyklu i że jest to 100% bezpieczne. Jest to tak samo bezpieczne jak jazda na rowerze, a nawet bym powiedział, że jest to bardziej bezpieczne, bo na motocyklu jesteśmy bardzo, bardzo mocno ubrani w ochraniacze różnego rodzaju i zabezpieczenia. Drodzy Państwo, jeżeli uczycie dzieci jeździć, w pierwszym tym kroku takim motocyklowym kupujcie dla dzieci rowerki takie bez pedałów, to się nazywają takie monorowerki, że nie mają pedałów, dziecko jedzie, odpycha się nogami i po pewnym czasie nogi do góry podnosi i trzyma równowagę. W tym momencie jak one już zaczną trzymać z górki równowagę, nie będą się na boki przewracały, w tym momencie kupujecie rower z pedałami, ale bez kółek bocznych. I każecie dziecku tylko naciskać na pedały. Dziecko ma już wyszkoloną równowagę i w tym momencie elegancko sobie już tym rowerkiem radzi. Uczenie jazdy rowerkiem z bocznymi kółkami zakłóca u dziecka równowagę, bo cały czas kółko przeszkadza w zakrętach się pochylać i dziecko myśli, że to jest jego ratunek, a nie ruch kierownicą. No i teraz przechodzimy do następnego kroku. Następny krok, już motocyklowy, Mirosław Kowalski zademonstrował w praktyce. 5-letni Dorian, który zgłosił się na ochotnika, został odpowiednio ubrany i mógł rozpocząć naukę jazdy na motocyklu. Po dwóch niezbyt udanych próbach, w trzeciej już spokojnie przejechał trasę wyznaczoną przez nauczyciela. Wprawdzie jeszcze na uwięzi, ale z samodzielnym zachowaniem równowagi i operowaniem gazem. Po Dorianie do próby opanowania tej sztuki zgłosiły się dziewczynki i też nie miały problemów. Organizatorzy i uczestnicy ocenili piknik jako bardzo udany. Najcenniejsze jednak, że obok wspaniałej zabawy, osiągnięcia charytatywnego celu, promowano również bezpieczne korzystanie z uroków jazdy motocyklem i quadem.